I have to congratulate my players. I think they need wins. This is first thing, you know, to encourage and get more confidence for the team. And I'm really happy that with all the struggle what we have, that we won the game today. It was not easy. It's not easy to win on a road in Polish league. I already seen that. So I'm very pleased, you know, that we came out of the win. Na pewno bardzo potrzebowaliśmy tego zwycięstwa. Przyjeżdżając do Szczecina, wiedzieliśmy, że jest to bardzo fizyczna drużyna i tak naprawdę tą fizycznością możemy tylko z nimi powalczyć. I tak naprawdę w każdych tutaj rubryczkach wygrywamy, bo przede wszystkim wygraliśmy zbiórkę 41-29, co moim zdaniem było kluczowe do tego zwycięstwa, i przede wszystkim popełniliśmy tylko 8 strat, czyli moim zdaniem bardzo mało, i dzisiaj wpadały nam te rzuty. Na pewno bardzo cieszymy się z tego zwycięstwa. Myślę, że to będzie taki kroczek do przodu i na pewno w głowach też się trochę pozmienia. Dobry wieczór. Chciałem pogratulować drużynie Trefla za zwycięstwo. Zrobili dzisiaj dobrą robotę. Grali bardzo twardo. Nie mogliśmy sobie z tym poradzić od początku, bo to była ta rzecz, która robiła różnicę przez cały mecz w decydujących momentach, o czym może świadczyć 21 ich zbiórek ofensywnych. Bardzo ciężko jest wygrać mecz, kiedy drużyna przeciwna dominuje w ten sposób na tablicach. Myślę, że we wszystkich momentach, kiedy gdzieś łapaliśmy wiatr w żagle, brakowało nam jednej, dwóch sekund, albo czasami nawet mniej, żeby wybronić akcję. I w momencie, kiedy wybranialiśmy tę akcję, bardzo często też kończyło się to ofensywną zbiórką. Szkoda tego meczu, ponieważ wiedzieliśmy, co musimy zrobić, czego musimy uniknąć, żeby go wygrać. Natomiast przez bardzo długie fragmenty nie byliśmy w stanie tego zrealizować. Także jeszcze raz gratulacje do drużyny przeciwnej. Dziękuję. Dziękuję, Kuba. Twoje zdanie o meczu? Ciężko coś powiedzieć, gdy gra się dobrze, wygrywamy trzecią kwartę 12 punktów i nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to kontynuować, i potrafimy czwartą kwartę przegrać 16, co no, ja nie jestem w stanie wytłumaczyć tego, co się stało po prostu. Chyba każdy po prostu musi zacząć brać większą odpowiedzialność. Zaczynając ode mnie w obronie, bo kolejna drużyna przyjeżdża i czuję się jak u siebie na sali. Kolejny raz dostajemy prawie setkę, teraz ponad setkę, ale już dużo meczy było, że dostajemy 90 punktów ponad. I co z tego, że mamy w miarę dobry atak, jak zespoły nas przerzucają, bo nie myślimy, dziecinne błędy robimy, gapiostwo. Brak skupienia na tym, na naszych założeniach, i się dzieje tak, jak się dzieje po prostu. Dziękuję. Nie, w ostatnich minutach potrzebowaliśmy po prostu Tauras strzec z powodu tam czwartego faulu. Popełnił głupie przewinienie i po prostu zdecydowałem, że Łukasz Diduszko da nam większą szansę na wyrwanie jakiejś bezpańskiej piłki, żebyśmy mieli troszeczkę twardszą obronę, natomiast nie miało to nic wspólnego z jakimś urazem. Na pewno by się przydał. Myślę, że na dniach będzie wracał do treningu, nie wiem, czy na dniach, może to jest kwestia tygodnia, czy tam, nie wiem, 8, 9, 10 dni i będzie trenował z nami na kontakcie już normalnie. Także nie jestem w stanie powiedzieć, czy będzie na następny mecz z Toruniem, czy dopiero na kolejny.